Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Konopny Łeb. Dzisiaj druga odsłona produktów, których nie lubię, z zagranicy. Będziemy dzisiaj sobie sprawdzać niby różne hasze CBD z Włoch. Sprawdzimy sobie, czy czymś się różnią w wyglądzie, w zapachu, w strukturze. Także zaczynajmy. Odlecieć i mnie wszystko gdzie. Na początek chcę Wam powiedzieć, że wracamy do testów innych produktów, polskich produktów. Kilka produktów właśnie testuję, bo jak wiecie, albo nie wiecie, na kanale pokazuję, jak testowałem przez pewien coś czas i potem Wam opowiadam, pokazuję, jak wygląda dany susz, olejek czy coś innego konopnego. I tak właśnie jestem w trakcie testów dwóch różnych marek produktów konopnych, jeżeli chodzi właśnie o suszę polskich produktów. No i zobaczymy, jak wypadną wyniki testów. Pierwszy susz, który testuję, jest naprawdę kosmiczny, można powiedzieć. No, także bardzo fajnie. A teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego filmu. W swoich rękach mam dzisiaj cztery różne hasze pochodzące z Włoch. Każdy o innej nazwie, na przykład Marokan, Pakistano i dwa inne. Sprawdzimy sobie dzisiaj, czy czym się różnią. Jak już widzę, w opakowaniu jest pojemniczek, a w pojemniczku są kulki i wydaje mi się, że bardzo twarde, gdyż słychać, jakbym taką dunią sząchał o jakiś plastik. Także otwierajmy i sprawdzajmy. Mamy to w takim pojemniczku. Tak wygląda ta kulka. Oczywiście testujemy tutaj dla informacji dla YouTube'a. Testujemy produkty legalne w Polsce, które zawierają tyle THC, ile mogą zawierać. O kurde, jak to jest twarde. Twarde masakrycznie. Ale coś tam już czuję, jak trochę... Patrzcie to. Ja pierdzielę, trochę młotkiem bym musiał jakoś rozdrobnić. Naprawdę jest straszliwie twarde. Już mi całe palce bolą generalnie. No, bardzo twardy haszyk. Pachnie tak... dosyć... pieprznie, ziemiście, ale... bardzo tak jakby... trochę mięty miał w sobie. Orzeźwiająco bym powiedział, że pachnie. No, powiem Wam, że zapach... no, jest... ciekawy, ale to tylko... zapach. Jak wiecie, ja testować produktów zagranicznych nie zamierzam, bo wiem, jak one, że powiem, trafiają do Polski, jak powstają i tak dalej. Sprawdźmy drugie. Czy będzie tak samo pachniało? Czy będzie tak samo twardy ten hasz? Również kuleczkę. Pachnie chyba nieco mocniej. Również jest straszliwie twardy. To są hasze, które są proponowane polskim firmom od zagranicznych firm za bardzo, bardzo niskie pieniądze. Już też Wam mówiłem, po ile chodzą susze z zagranicy, te wszystkie płukanki. Jeżeli nie widzieliście, to w tym odcinku sprawdzam 30 takich właśnie suszy. Ok, pachnie identycznie. Też brak jest jakichkolwiek na opakowaniach, tutaj nie będę trochę reklamował, ale jest brak informacji, ile z ten hasz CBD ma właściwie CBD. Jest po prostu informacja, że jest THC poniżej 0,2. I to tyle. Sprawdźmy kolejny. Również to samo opakowanie, również taka sama kulka wygląda. No, ciężko mi jest powiedzieć, czy pachnie tak samo, dopóki nie. O, ale widzicie, tu już jest inny hasz, bo jest znacznie większy. Pachnie bardziej naturalnie, bym powiedział, niż tamte. Strasznie się rozsypuje w rękach, jak plastelina. Ten jest jak plastelina, nie? Ale ogólnie na hasze w Polsce trzeba uważać, dlatego też ja nie będę nawet próbował zagranicznych, bo nigdy nie wiadomo, co w takim czymś jest. I czwarty. No, wydaje mi się, że jest podobny do tego poprzedniego. Zapachem tak samo. Rozwala się tak samo, także podejrzewam, że te dwa po prostu są te same i te dwa inne również, inna odmiana. Jeden i drugi i trzeci i czwarty nazwany jest zupełnie inaczej, jednak dwa są identyczne w stosunku do siebie.
Także podejrzewam, że to jest to samo. Jednak próbować tego na sobie nie będę i też nikomu nie polecam. Już próbowałem kilka razy i nic dobrego z tego nie wychodziło. Po jakiejś chwili bolała mnie głowa. Także warto uważać i lepiej jest kupować hasz z polskich upraw, gdzie macie pewność tego, że to zostało tutaj wyhodowane. Ja sam też zastanawiam się nad tym, czy jakiś hasz polski nie wprowadzi do siebie, jednak jest bardzo mało haszu do wyboru. Te, które próbowałem, niektóre były naprawdę dobre, jednak też bardzo drogie, więc nie wiem, jak wiele osób mogłoby sobie pozwolić na zakup takiego haszu. A też wiadomo, nie chciałbym zostać z produktem, który nie schodzi, mimo że będzie dobry. Także może kiedyś, jak hasz będzie bardziej popularny i więcej osób będzie próbowało polskich haszy, bo jednak te zagraniczne są kiepskiej jakości, nie zachęcają, to może wtedy się uda. Jeżeli chcecie zobaczyć jakieś produkty moje, no to wbijajcie na konopnyweb.pl. Tam jest portal, wszystkie filmy, jakie pojawiały się tutaj na kanale, których może już nawet nie ma, bo niektóre były usunięte, niektóre YouTube'u dodawał plus 18, tam macie te informacje, macie też sklep z polskimi produktami. Także zapraszam, dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w kolejnym. Pozdrawiam, bless!